Cześć, witajcie, ja jestem Natek, a dzisiaj jest ze mną. Dzbanek. No, i dzisiaj będziemy budować arkę Noego. Dobra, no to zaczynamy. Ja znalazłem miejsce. Chodź. Dobra, no to chodź. Ja znalazłem miejsce, gdzie możemy budować. Chodź. Do wody wpadłem. Zawsze wpadam do wody. Do tej? Tak, właśnie do tej zawsze wkładam. Chodź. A ja właśnie dirta odłożyłem. A, to chodź, lecimy. Ja tutaj mam takie ładne miejsce, gdzie jest, gdzie będzie idealnie. O tutaj. Dobra, no to... No też. Ale jesteś słaby w parku, ale nie wiem. Czemu tu leży pochodnia? Ty ją tu kładłeś? Tak. Aha. To tutaj? Osta? No, tutaj. Dasz mi trochę drewna? No, dam, mam tutaj... Ja tylko zacznę. No to... Nie zaczniemy gdzieś od środka tego? Nie, ja myślę, że najlepiej na brzegu zacząć. Dobra, takie coś. Mam łopatę przecież. Dobra. Ja mam dirtę. Dobra. To tam ma mieć 1, 2, 3, 4 bloki wysokości. No tak. 6 bloków szerokości. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Czekaj. Nie. 1, 2, 3, 4. No dobrze jest. I 30 bloków długości. Ile? 30 bloków długości. To w tamtą stronę? Tak. To daj mi trochę. Daj mi połowę. No poczekaj. Dobra, jak będzie ci brakować, to mów. Muszę wybudować 2, więc mamy 31 teraz. Tak? No, mamy. Czekaj. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Weź się gubię. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16, 8, 9, 20, 21, 22, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30. Dotąd trzeba budować. Siekiera. Czy słychać moją klawiaturę? Nie. Myszkę? Myszkę już bardziej. No, dzięki. No. Ej, nie. Potrzebujemy lilie wodne. Albo te... Jak to się nazywało? No, lilie wodne chyba. Tu na 30 to ma być? No. A nie 33? Nie. No
No, no co, no co się robi? No to chodź, idź spać. Ej, ale co, na pewno było na 30? Tak, mam kartkę. I tak naprawdę to było dużo większe, tylko że my to musieliśmy zmniejszyć, bo no bo byśmy potrzebowali jakieś 5000 staków. A jaka ona była naprawdę długa? Długa na 133 metry. 133? Tak. To tyle co od nas ze sklepu do z takiego jednego sklepu z telefonami takimi rzeczy do Randa. No. 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 Użyłem już pierwszy stak. A, bo ja już drugi też zużyłem. Nie mam zdrowia. Nie masz już? To chodź. Masz? Co to takie kwadratowe będzie? No. I co tutaj zwierzęta wsadzimy? Nie wiem, czy miejsce będzie. Ale możemy spróbować, że każde zwierzę w Minecrafcie. Zróbmy sobie schodki. No dobra. Albo tak naprawdę to jest wejście od boku. Jakby. O tutaj. Położymy drzwi. Ale taką drabinkę nie widzę. No to jeszcze drabinkę znajdziemy. O, od razu mi się znowu skończyło. Dobrze. Ja polecę po pochodnie. Ja mam. A masz? To postaw tam trochę. 15. No. Żeby się z tego ekspierki nie robiło. No. Dobra, no to oddzielimy teraz płotkami dla każdego zwierzęcia. Mhm. Ale jak? Tutaj nie ma symetrycznego, bo to jest symetryczne, więc... No i raczej nie będziemy No, zwierzęta nie ma... Ale płotek jest jakby tak na pół. Bo tak jest jak pochodnia. Więc jeżeli tak postawisz, to będziesz miał taką małą linię. Tak, ale jakby chodzi o to, że nie będą mieli zwierzęta tutaj co jeść. A no tak. Zabrałeś mu, nie. Więc to jest trochę zły pomysł.
Ale zwierzęta w Minecraftie nie umierają od głodu. No ale jakby owce to, żeby się rozmnażały, to muszą jeść trawę. Pszenicę. Pszenicę. Ale trawę też. Trawę też, która rośnie tak normalnie. Dobra, to o tak to wygląda. O tak ta nasza arka wygląda. Jeszcze po drzwi polecę. No to czekajcie. A jak to możliwe? Zrobię tu to. Dobra. No. Straciłem pół mojego życia. Albo połowę moich całych serduszek. No to tak to wygląda. Dziękujemy za oglądanie tego filmu. Cześć! Tak.